Mafie, służby Loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XZ20. W dzisiejszym odcinku miałem przyjemność rozmawiać z kandydatem na prezydenta w 2020 roku, Stanisławem Żółtkiem. Pełna rozmowa oczywiście znajduje się na drugim kanale, a tutaj macie mały urywek rozmowy. Wiem, że denerwuje Was przeskakiwanie z jednego kanału na drugi, ale jeszcze 2 tygodnie i prawdopodobnie wracamy już do normalności. A ja Was proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę na drugim kanale, żeby materiały trafiały do większej publiki. Już dłużej nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Obecny sposób liczenia też zaczyna być tego typu. To wróciła taka komuna, cudownie wróciła po prostu. Słyszał pan o cenach regulowanych na artykuły spożywcze? Tak, oczywiście, no to jest dokładnie, słyszałem też, właśnie napisałem to, bo czytam sobie, no inaczej, wielki gazowiec płynie do Polski, płynie tuż tygodnie, płynie, prawda, z gazem. Nie, tam symboliczna ilość w sumie, bo to tam 1/300 tego, co zużywamy, nie? Ale płynie. Otóż wy, młodzi ludzie, pewnie nie pamiętacie, ale wszyscy starsi ludzie wiedzą, jak zawsze na święta płynął statek z pomarańczami z Kuby. I to było co roku, i płynął, i też były te w gazetach, że płynie ten statek z pomarańczami, teraz płynie z tym gazem. No po prostu, i tutaj równocześnie słyszę o tych regulowanych cenach, no po prostu horror, no. Horror. No po prostu widać, że rządzą nami ludzie starsi, którzy byli młodzi za komuny i chcieliby powrotu tych czasów. No. Oni sobie nie zdają sprawy, że młodość im nie wróci. No po prostu, nie? Owszem, będą mogli rządzić, nie? Bo głównie o to chodzi, żeby rządzić. Nie? Nieważne jak tam, czy dobrze, czy źle, ale żeby mieć władzę, nie? Więc płyną te statki z gazem czy pomarańczami do Polski i komuna wraca. No regulowane ceny. A inflacja jest nieporównywalnie większa, 8,6%. No, każdy normalny człowiek, który widzi na zakupy, to chodzący widzi do sklepu, nie? tak. No, widzi, ile, ale nawet zwykła energia w domu jak ma, no jak i 8,6%. No, czy prąd, gaz i to jeszcze gaz, prąd tak obcięty, że prywatne osoby, prawda, mają dużo mniej płacenia do kwietnia, bo od kwietnia ma być znowu potężnie drożej. Ale firmy mają 700-800% zwyżki, nie? Mówi o tej części, nie?